Cześć, witam wszystkich na kanale Moje IKE. Ja się nazywam Piotrek Andrusyna i zapraszam do obejrzenia 56. filmu o długoterminowym inwestowaniu w spółki, głównie dywidendowe, w ramach IKE. Zanim zacznę, jednak jeszcze słowem wstępu. Jesteśmy świeżo po konferencji InvestCaps 2024, która odbyła się w Krakowie i tutaj wielkie, wielkie podziękowania dla wszystkich, z którymi udało się spotkać, porozmawiać, tych, którzy uczestniczyli w naszej integracji, a także słowa wielkiego uznania za cały ogrom pracy związanej z organizacją tak wielkiego i pełnego rozmachu przedsięwzięcia. Czapki z głów. W przyszłym roku na pewno będę, także zapraszam wszystkich, którym nie udało się dotrzeć do Krakowa w roku bieżącym. Tymczasem przechodzimy już do właściwego filmu. Mamy kwiecień 2024 roku. Ja na swój rachunek maklerski wpłaciłem 2000 zł i za te wpłacone 2000 zł zakupiłem akcje dwóch spółek. Pierwsza z nich to spółka Internity, spółka z małego parkietu, z New Connect, a także Asseco South Eastern Europe. Jeśli chodzi o Internity, zakupione 166 akcji za 6,15 zł za każdą sztukę, 1031 zł. Jeśli chodzi o Asseco SEE, 48,80 zł za jedną akcję, 20 akcji na łączną kwotę 981 zł. Łącznie na swój rachunek maklerski wpłaciłem już 91 950 zł, a jego aktualna wartość to 137 633 zł. Tradycyjnie wykres na niebiesko widzimy wartość aktualna portfela, która dobija już do 140 tysięcy zł. Na czerwono wpłaty na rachunek. Poziom wykorzystania limitu IKE na rok 2024. Widzimy, że jeszcze do połowy roku troszkę brakuje. Tymczasem większa część limitu już została przeze mnie wykorzystana. 12 tysięcy wpłacone, pozostaje już tylko 11 472 zł, czyli można powiedzieć mniejsza połowa, bo jak wiadomo, połowy są dwie i zawsze jedna jest mniejsza, druga jest większa. W minionym miesiącu na mój rachunek maklerski wpłynęły dywidendy z dwóch spółek. 8 marca wypłata dywidendy Synectic 45,45 zł. Następnie 19 marca wypłata dywidendy kwartalnej ze spółki i firma 90 blisko 6 zł. Łącznie kwota dywidend, które wpłynęły na mój rachunek w marcu, to 141 zł 36 groszy. Swój rachunek maklerski prowadzę w domu maklerskim Banku Ochrony Środowiska. Jeśli chcesz taki sam rachunek sobie założyć, prowadzić konto w ramach IKE, możesz to zrobić za pośrednictwem linku, który znajduje się pod niniejszym filmem, wspierając tym samym prowadzony przeze mnie kanał. I przechodzimy dalej. Kolejna sprawa, comiesięczna ankieta. Jaka spółka dywidendowa Twoim zdaniem powinna w kwietniu 2024 roku trafić do portfela Moje IKE? Takie pytanie zadaję na naszej grupie facebookowej Moje IKE Akcje Spółek Dywidendowych i w tym miesiącu ASBIS 17% głosów, czyli 131 głosów na spółkę ASBIS. Ta spółka tych głosów zdobyła najwięcej. Drugie miejsce spółka Mobruk, 15% głosów i 105 głosów, z Łukaszem widzę na czele, z Łukaszem, którym poznaliśmy się na kawsach i pozdrawiam go tutaj z tego miejsca gorąco. Przechodzimy dalej. Kolejne miejsce to 8% dla spółki Orlen, było to już tylko 52 głosy, czyli ASBIS i Mobruk zdominowały w tym miesiącu ankietę i według użytkowników to właśnie te dwie spółki są aktualnie najciekawszym wyborem. Przejdźmy teraz do widoku portfela w MyFund. Mój portfel na chwilę obecną minus 2,56% stopy zwrotu od początku tego roku, najsłabiej ze wszystkich indeksów, do których ten portfel porównuje. Stałoroczna średnia stopa zwrotu na poziomie 10% w tej chwili wykazuje 2,59% w tym roku.
Natomiast indeksy SWIG 80 Total Return 6,22, 7,87 WIG i najlepiej radzące sobie póki co cały czas SP 500, niecałe 10% stopy zwrotu. No można powiedzieć, że pomału mój portfel rozpoczyna odrabianie strat do prowadzącego peletonu, posługując się taką terminologią, powiedzmy, kolarską. Popatrzmy także w szerszym ujęciu. Od początku funkcjonowania mojego portfela wygląda to już zdecydowanie lepiej. 133% stopy zwrotu mój portfel, niecałe 11 punktów procentowych wyżej SWIG 80, 140 blisko 4% stopy zwrotu, a niżej S&P na żółto i na niebiesko WIG. No i na koniec jeszcze, zanim przejdę do omówienia wyboru spółek, rzut oka na widok dywidend w aplikacji MyFund. Bardzo lubię tę formę śledzenia dywidend. Widzimy ostatni słupek, bardzo pomału rosnący. Tutaj znajdują już się te dywidendy wypłacone ostatnio, czyli dywidenda z Synectic i dywidenda z e-firmy. Póki co nie są to jeszcze zbyt okazałe dywidendy, ale już lada dzień pojawią się kolejne wpływające dywidendy, które już powinny być większych rozmiarów z tych spółek, które wypłacają większe dywidendy, większe yieldy, a także stanowiące większą pozycję w moim portfelu. Przypominam, że mój portfel jest portfelem publicznym, można go obserwować w aplikacji MyFund. Link znajduje się pod filmem. Pod filmem także znajduje się link, za pośrednictwem którego założysz konto w aplikacji MyFund 20% taniej. A na koniec jeszcze propozycja nowej formuły, ale to już do Waszej oceny, drodzy widzowie, czy chcecie, żeby w ten sposób podsumować zakup z miesiąca poprzedniego. Już mówię, jakby to miało wyglądać. Bierzemy spółki, które kupiłem w miesiącu poprzednim, czyli w filmie marcowym pojawiła się informacja o zakupie spółki Kęty i spółki PCC Rokita. I teraz sprawdzimy sobie na wykresie. Może zaczniemy od spółki Kęty, ponieważ był to zakup dwukrotnie większy i był na pierwszym miejscu w tamtym filmie. Widzimy, w tym miejscu zostały zakupione akcje spółki Kęty. Było to za kwotę 669 zł. Obecnie teraz w trakcie trwania sesji 800 zł, czyli myślę, że tutaj zakup był jak najbardziej zasadny. Od tego zakupu nastąpił 20% wzrost na akcjach tej spółki. Widzimy, tutaj udało się zakupić te akcje w dołku. Takie było też założenie, żeby w korekcie te akcje dobrać. Natomiast kolejną zakupioną spółką była spółka PCC Rokita. Dwukrotnie w ciągu dwóch ostatnich miesięcy zakupowane akcje tej spółki. Ostatnio za 95 zł, aktualnie 101 zł, co oznacza wzrost o 6%. Mniej okazały wzrost niż w przypadku spółki Kęty, jednak jesteśmy wyżej, także można ten zakup, także ten wybór ocenić pozytywnie. I to jest takie jakby podsumowanie wyboru z tego poprzedniego miesiąca. Napiszcie mi proszę w komentarzu, czy tego typu ocenę wyboru w poprzednim miesiącu chcielibyście widzieć na kanale, żeby troszeczkę formułę tych moich filmów uatrakcyjnić, ale także poddać ocenie wybory w takim horyzoncie, powiedzmy, miesięcznym, dwumiesięcznym, bo to właśnie takiego okresu będzie ta ocena dotyczyła, także w tym temacie proszę o komentarze. Przejdę do uzasadnienia wyboru spółek, które w tym miesiącu trafiają do portfela moje IKE. I tak, zacznę od tego, że oczywiście to nie są rekomendacje inwestycyjne, to jest tylko moja opinia. Materiał ma charakter edukacyjny i nie polecam podejmować decyzji na jego podstawie. Warto zawsze wykonać własną analizę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak w miesiącu poprzednim próbowałem upolować akcje
spółki XTB. Niestety nie mam szczęścia do tego. Rozmawiałem o tym także z Konradem Książakiem właśnie podczas InvestCavsów, gdzieś tam króciutko na korytarzu. No cóż, niestety tak czy inaczej nie odpuszczam akcji XTB. Myślę, że przyjdzie na nie czas. Tymczasem spółka Internity. Dlaczego spółka Internity? Przede wszystkim rekordowy zysk netto w czwartym kwartale 2023 roku. Wskazany kwartał był historycznie najlepszy. Spółka uzyskała 3,8 miliona złotych. Co ciekawe, jedyna informacja, którą odnalazłem wyjaśniająca, dlaczego brzmiała tak dobre wyniki w czwartym kwartale w obliczu trudnej sytuacji na rynku działalności podstawowej, spółka osiągnęła także dzięki stałej pracy na rzecz dywersyfikacji działalności, w tym przede wszystkim inwestycjom w nieruchomości. Więc, no, szczerze mówiąc, nie za bardzo akurat zrozumiałem, o co tutaj chodzi. Spółka zajmuje się handlem elementów wyposażenia wnętrz. W związku z tym napisałem do spółki wiadomość. Niestety, jeszcze dzisiaj sprawdzałem takiej odpowiedzi. Niestety nie uzyskałem, za co od razu mówię, że dla spółki bardzo duży minus. Ale jeszcze nie odpuszczę, jeszcze raz będę próbował się ze spółką kontaktować, być może telefonicznie zapytam, o co chodzi, czy w ogóle taką informację jako inwestor mogę uzyskać. Jeszcze zwróćmy uwagę na właśnie te wyniki finansowe, o których wspomniałem. Wspominałem o zysku netto, dlatego tu są pewne znaki zapytania, bo widzimy, przychody ze sprzedaży spadają o 3%, 41, no blisko 42 miliony. Widzimy tutaj ostatni wykres, to jest mniej więcej wynik zbliżony, ale jednak nieco niższy wynik niż te uzyskiwane w poprzednich kwartałach w ciągu ostatnich 2 lat. Natomiast widzimy, jak wyróżnia się tutaj zysk netto. 3,84 miliona, o czym wspomniałem, to jest aż 90% wzrostu zysku netto i widzimy, jak tutaj ten zysk netto w porównaniu do innych poprzednich kwartałów się wyróżnia na plus. Jest to historycznie zdecydowanie najwyższy wynik. Niestety, tak jak mówię, nie dowiedziałem się, nie wiem, a jeśli chodzi o sprawozdanie, to jest ono dosyć niezbyt treściwe, niedużo się można z niego dowiedzieć, tak jak wspomniałem. Natomiast cóż, tak czy inaczej spółka jest bardzo dobra pod kątem dywidend. Wypłaca 7, 15, 8, 6, 8, 8%. To były wyniki z ostatnich lat. W ubiegłym roku jedynie 8, ale był to wynik, powiedzmy, tylko 47% zysku netto było wypłacone właśnie w tym ubiegłym roku. Liczę, że w tym roku będzie to wypłacona wyższa wartość, tym bardziej, że ten ostatni kwartał zaskoczył pod kątem zysku netto. Dodatkowo dochodzą nam pozytywne perspektywy, jeśli chodzi o salony. Internity otworzyło nowe salony w kilku nowych miastach i efekty z otwarcia tych salonów mają być widoczne już w ciągu 3 do 6 miesięcy. Ja oczywiście to będę dosyć wnikliwie badał, no z tego względu, że chociażby spółka zaliczyła tutaj tego minusa mimo wszystko za ten brak kontaktu. Oprócz tego spółka posiada ciekawy projekt deweloperski w Łodzi. Fajna nieruchomość tam zostaje budowana i to też ma przynieść ciekawe, ma przynieść dobre rezultaty finansowe. Na minus kolejny dla spółki jest niska płynność. Ja niestety, jak kupowałem te akcje, to w 2 transzach to się odbywało, mimo że to było tylko 1000 zł, więc tutaj uczulam inwestorów, że ta płynność jest niewielka. Chociaż ja wierzę, że ta spółka z biegiem czasu trafi na główny parkiet. Spółka się rozwija, nowe salony powstają, świetnie rozwija się profil na Facebooku, gdzie pokazują ładne zdjęcia z tymi swoimi produktami. Myślę, że ciekawy model tutaj pod kątem właśnie sprzedażowym, pod kątem promowania reklamy to występuje.
Zobaczymy, ja oczywiście będę na temat tej propozycji dywidendy informował, jeśli ona, gdzieś tu sobie zapisałem. Wypłata dywidendy na poziomie zeszłorocznej, czyli 32 grosze przy obecnym kursie, daje yield w wysokości 6%. Natomiast w roku ubiegłym payout ratio wyniosło 47%. Było istotnie niższe niż średnia z ostatnich lat, ponieważ średnia z ostatnich lat w tej spółce wynosi 66% zysku. Czyli wypłata na poziomie tej średniej z 10 lat, czyli 66% zysku, mogłaby dać dywidendę w okolicy 50 groszy, czyli to już ten yield by wtedy wyniósł 9%, byłby wyższy, a być może jednak spółka zdecyduje się na wypłatę jeszcze wyższej wartości. Zatem tutaj jest dużo niewiadomych, ja sobie zdaję sprawę, dlatego też to jest, powiem, maksymalna pozycja póki co, dopóki nie pojawią się kolejne jakieś pozytywne informacje, chociażby w sprawie dywidendy, czy też uzasadnienie tego zysku netto, czy też pozytywne informacje w kwestii sprzedaży tych nowo otwartych sklepów. Ja także, nie ukrywam, wybieram się, jeśli już ten sklep we Wrocławiu będzie otwarty, pójdę i na pewno o tym poinformuję, jak wygląda ten sklep, jak wygląda asortyment, ponieważ to także może mieć wpływ, jeśli chodzi o decyzje zakupowe akcji tej spółki. Zatem podsumowując, a właśnie może jeszcze wykres, który wygląda tak, może troszeczkę szersze ujęcie tutaj postaram się pokazać. W tej chwili ja, widać, kupiłem tutaj na samej górce, teraz mała korekta, natomiast tak jak mówię, mimo że pozycja jest niewielka, wielkości 2% mojego portfela, to mimo wszystko nie mam zamiaru jej póki co zwiększać. Czekam na pozytywne informacje ze spółki. Zerknijmy jeszcze na szybko w biznes radarze. Zysk ze sprzedaży 970 tysięcy, czyli niski, natomiast tutaj pozostałe przychody operacyjne. O, i tutaj jest właśnie widoczny ten skok. No zobaczymy, być może, bo spółka informowała, że ma zamiar zbyć nieruchomości, które nie są wykorzystywane do prowadzonej podstawowej działalności, więc być może tutaj coś takiego nastąpiło, tylko podejrzewam, że w takiej sytuacji byłby opublikowany raport bieżący. No niestety taka informacja albo się nie pojawiła, albo ją przeoczyłem, więc chyba że ktoś wie, można wtedy napisać, jaka jest przyczyna. Dobrze, przejdę dalej, bo troszkę chyba za bardzo się rozgadałem o tym internity. Przechodzę do kolejnego zakupu, czyli spółka Asseco SEE. I argumenty, dlaczego zdecydowałem się na wybór tej spółki. Pierwsza sprawa, korekta. Spadek ceny akcji w ostatnim czasie z okolic 57 zł do 48, za które to 48 zł, dokładnie 48,80 ja kupiłem. Tutaj akurat ten wykres się troszeczkę poprzestawiał przez rekomendacje, ale tutaj rekomendacja się pojawia. Pojawia się rekomendacja gdzieś tak wysoko i wykres się automatycznie wypłaszcza, ale ja w tej sprawie do Damiana napiszę, mam nadzieję, że to poprawi, jak to zwykle u niego bywa. Ale wracając do tematu, mamy korektę na akcjach spółki, po tym moim zakupie było wybicie, znów spółka chciała wracać jakby w kierunku tych maksymalnych poziomów, a teraz znowu korekta, także, ale już do mniejszego stopnia, więc jakby ten mój zakup jest, myślę, póki co dosyć trafny w tej korekcie właśnie. Kolejna rzecz, mamy rekomendacje dywidendy. Asseco SE planuje wypłacić 1,65 zł dywidendy za 2023 rok. Tak więc fajnie, ta rekomendacja dywidendy łączy się właśnie z tą korektą, dając no, solidny powód do zakupu. Zwracam jednak uwagę, że dywidendy, jeśli chodzi o stopę dywidendy, nie są zbyt okazałe w przypadku tej spółki, jednak na tym wykresie dosyć fajnie to jest widoczne, jak te dywidendy rosną. Dlatego warto, tak jak w mojej ocenie, tą spółkę
dobierać wtedy, kiedy są jakieś, powiedzmy, korekty na cenie akcji, a uzyskując dobrą cenę średnią zakupu, myślę, że wzrost dywidendy spowoduje, że te nasze yieldy będą zdecydowanie wyższe niż te bieżące yieldy, które są liczone na podstawie aktualnej ceny akcji, jeśli zrozumiale przedstawiłem to, o co mi chodzi. Kolejnym argumentem przemawiającym za tą spółką jest to stały argument, który zawsze się powtarza, czyli perspektywy. Ze względu na skuteczny biznes i także ze względu na to, gdzie jest prowadzony w kontekście kierunków geograficznych, myślę, że tutaj rozwój spółki jest bardzo widoczny poprzez skuteczne przebijanie się na rynkach, na których spółka działa, a także zdobywanie nowych rynków. Ja bym także podkreślił cokwartalne konferencje zarówno z prezesem, jak i z tego co pamiętam dyrektorem finansowym. Ta narracja jest stałą opowieścią, jeśli to się śledzi na bieżąco, to mamy wrażenie spójności i takiej konsekwencji tych działań zarządu, które możemy oceniać z kwartału na kwartał, oceniać postępy właśnie w tych działaniach, czy tam w realizacji jakichś planów. Także to jest dla mnie bardzo dużo. Kiedy obserwujemy tego typu konferencje z pewną regularnością, to także ten zarząd zyskuje tę wiarygodność. Myślę, że to jest bardzo ważne. Powiedziałbym, że tutaj nic nowego w tej spółce się nie dzieje, ale po prostu właśnie ta konsekwencja, te stałe wzrosty i wzrosty dywidend sprawiają, że najzwyczajniej tę spółkę chciałem powiększyć w udział jej w swoim portfelu. W tej chwili Asseco SE ponad 3%, nominalnie 4,5 tysiąca złotych przekroczone. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo gdzieś zawsze ta pozycja być może z powodu niskiego yieldu dywidendy była zaniedbywana. Teraz nieco ją zwiększam. Ok, przechodzimy dalej. Czas na omówienie komunikatów, jakie pojawiły się od ostatniego filmu, komunikatów pochodzących ze spółek, które w portfelu posiadam. I tak, zaczynamy od 11bit Studios. Z 11bit Studios mamy w końcu informację na temat premiery Frostpunka 2. Myślę, że to najważniejsza informacja z tej spółki. Tych informacji było więcej, jednak ta, myślę, jest najważniejsza gra, najbardziej wyczekiwana już chyba od kilku lat. Spółka nad nią pracuje. Premiera została ustalona na 25 lipca bieżącego roku. Wersja podstawowa kosztować ma 159,99, natomiast wersja Deluxe Edition 259,99 groszy. Ja także na tę premierę czekam, o tym już mówiłem wielokrotnie, także jak tylko gra będzie dostępna, to z pewnością ją zakupię i może się skończyć znów posiadówkami do późnych albo wczesnych godzin rannych. Kolejna informacja ze spółki to jest trailer The Alters. Pojawił się, można go już sobie pooglądać, prawdopodobnie na YouTubie można go znaleźć. Kolejna sprawa, wywiad z parkietu z prezesem, także polecam obejrzeć. I kolejna rzecz, 21 marca spółka powiadomiła o premierze gry Indyka. Ta premiera ustalona została na 8 maja. Jeśli chodzi o tę produkcję, to 11bit Studios jest tutaj tylko wydawcą, natomiast gra, producentem gry jest studio od Metal z Kazachstanu. No, ciekawie wygląda też ta gierka, ale nie wiem, czy po prostu będzie czas, żeby to sprawdzić grając. Być może bardziej należy się skupić na tym, jak ten biznes wydawniczy będzie funkcjonował i jakie będzie generował przychody. Przechodzimy do kolejnej spółki. Kolejną spółką jest Asbis.
w przypadku którego także kilka komunikatów. Zacznijmy od komunikatu z 22 marca, czyli podanie szacunkowych przychodów ze sprzedaży za luty 2024 roku. Ta sprzedaż wyniosła 236 milionów dolarów i była o 2% wyższa od roku poprzedniego. Widzimy tutaj na tym wykresie na żółto, rok poprzedni na szaro. Jednak trzeba też zauważyć, że dwa poprzednie, jeszcze wcześniejsze lata, czyli rok 22 i 21, były lepsze, jeśli chodzi o luty. Kolejna informacja z ASBIS-u to rekomendacja dywidendy, która to ma wynieść, wypłata dywidendy ma wynieść 30 centów. To jest dywidenda właściwa. Należy także pamiętać, że ASBIS prawdopodobnie na koniec poprzedniego roku wypłacił także zaliczkę. Łącznie z tą zaliczką dywidenda za rok 2023 wyniesie pół dolara, co powinno tak i stanowi rekordową dywidendę. Jeszcze tak wysokiej dywidendy ASBIS nie wypłacił. Ta właściwa dywidenda prawdopodobnie zostanie wypłacona w połowie czerwca, pod koniec czerwca wypłacona, w połowie czerwca mamy dzień dywidendy. Przejdźmy dalej, mamy także publikację wyników za czwarty kwartał, czy też jak to woli, wyników sprawozdania rocznego. I pod kątem przychodów ze sprzedaży ten czwarty kwartał roku 2023 był drugim najlepszym kwartałem w historii spółki. Tylko czwarty kwartał 2021 roku był wyższy. Cały czas dominującym produktem w sprzedaży są smartfony. Na tym wykresie widzimy, jak ta sprzedaż rośnie. Ta sprzedaż smartfonów napędzana jest głównie przez iPhone'a, różne modele, ostatnio zwłaszcza model 15. I spółka oczekuje, że popyt na modele iPhone'a utrzyma się na wysokim poziomie w kolejnych nadchodzących miesiącach. Także dobrze wygląda sprzedaż linii procesorów i laptopów. Tutaj ta sprzedaż, dokładna jej struktura. Co warto odnotować, to wzrost marży. Ostatnio odnotowałem na minus, że ta marża brutto ze sprzedaży spadła poniżej 8%. Czyli było tutaj 7,99, to widzimy, no ale już w czwartym kwartale mamy wzrost 8,33 i tak do tych najlepszych marż jeszcze troszkę brakuje, ale no, należy odnotować, że tutaj ta marża nieco odbiła na plus. Ważna sprawa, zysk netto, widzimy bardzo niski, spadł tutaj do 8,2 miliona i jaka jest przyczyna? Ano przyczyna tkwi w tym, że na ten zysk netto wpłynęło zdarzenie jednorazowe, czyli odpis na wartości w związku ze sprzedażą spółki zależnej w Rosji. Z tego, co sobie przypominam, to ASBIS już definitywnie tę Rosję opuścił. Pomijam taki budzący emocje temat, czy ta sprzedaż odbywa się przez Kazachstan. Nie będę w to wnikał, nie jest to dla mnie jakieś szczególnie interesujące na tą chwilę. 25 milionów odpisu, jeśli chodzi o zysk netto w związku ze zbyciem tej spółki w Rosji. Tutaj kolejny wykres, koszt ogólnego zarządu. Widzimy, rośnie koszt sprzedaży. Często gdzieś tam ludzie piszą, że wzrost kosztu sprzedaży, że negatywny element. No ja bym tak tego nie określił, ponieważ jeżeli sprzedaż rośnie, siłą rzeczy, że tak powiem, musi rosnąć także koszt sprzedaży. Dlatego to jest jakby, myślę, zjawisko normalne. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. Tutaj ta sprzedaż, widzimy, wzrosła dość istotnie. Trzeba to zauważyć. Wykres może na Stockwatchu. Widzimy odbicie po korekcie od marca 2023 roku. Taka cena 27-28 zł. Tyle będzie z ASBIS-u. Na koniec tylko przypomnę, że wątek dotyczący ASBIS-u jest dostępny całkowicie za darmo na Inwestopolis. Pod filmem będzie link, jak ktoś będzie chciał się z tym zapoznać, to zapraszam. Przechodzimy do kolejnej spółki, będzie to Asseco Poland,
które opublikowało także wyniki finansowe, ale przede wszystkim rekomendacje w sprawie wypłaty dywidendy. Dywidenda rekordowa 3,66 zł na każdą akcję, co daje yield na poziomie 4,59 na chwilę obecną. Dywidenda, jak powiedziałem, rekordowa. Widzimy imponującą historię, jeśli chodzi o wypłaty dywidend przez Asseco Poland. A przechodząc do wyników, jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży, tutaj mamy, porównujemy ten miniony czwarty kwartał do najlepszego czwartego kwartału 2023 roku, gdzie to było 4,5 miliarda, w tej chwili 4,28, czyli jest spadek, jeśli chodzi o zysk netto, ale te przychody, trzeba powiedzieć, że są na przyzwoitym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o zysk netto, mamy już tutaj wzrost, było 300 milionów, jest 320, także wygląda to zupełnie przyzwoicie, biorąc pod uwagę te doniesienia z Asseco Poland dotyczące przyzwoitych wyników finansowych, ale także rekordowej dywidendy. Kurs wzrósł z okolic tych 72-4 zł do w tej chwili 80, chociaż ja, tak jak powiedziałem, ja przyznam szczerze, że dla mnie wyższe notowania mają teraz dwie mniejsze spółki z grupy Asseco. Ale dobrze, przejdźmy dalej i może zacznę tak jak kiedyś Tomek Jaroszek. Kto nie kibicuje CD Projektowi, niech pierwszy rzuci kamieniem w monitor. A CD Projekt opublikował wyniki za czwarty kwartał, no i to nasze kibicowanie w końcu zaczyna przynosić pozytywne efekty, bo czwarty kwartał wygląda bardzo dobrze. Bardzo dobrze wyglądał także trzeci kwartał, ale widzimy tutaj ostatni słupek na niebiesko, czwarty kwartał 2023 roku i mamy wzrost przychodów ze sprzedaży o 40% ponad rok do roku, no i 4,5% kwartał do kwartału, a wszystko prawdopodobnie głównie za sprawą dodatku do Cyberpunka, aktualizacji 2.0 i wydanego we wrześniu dodatku Widmo Wolności, który to spotkał się ze świetnym przyjęciem graczy i mediów branżowych, czego efektem była mocna sprzedaż obu tytułów. W niewiele ponad 3 lata nasze skumulowane przychody ze sprzedaży gier z franczyzy cyberpunkowej przekroczyły 3 miliardy złotych, co świadczy o silnej pozycji tego IP. Spółka podała, że mimo zainwestowania blisko 273 milionów w produkcję nowych tytułów i wypłaty na rzecz akcjonariuszy blisko 100 milionów złotych w formie dywidendy, na koniec 2023 roku rezerwy grupy w postaci gotówki, lokat i obligacji skarbowych wzrosły do ponad 1,3 miliarda złotych. I to niewątpliwie bardzo, bardzo na plus. Spółka buduje pozycję kasową, co trzeba odnotować. Co ciekawe, dalej sprzedaje się poczciwy Wiedźmin trzecia część, jak to napisał Bartek, a sprzedaż dodatku Widmo Wolności wyniosła już 5 milionów kopii. Tutaj widzimy tą sprzedaż w rozbiciu na poszczególne tytuły. No naprawdę bardzo fajnie wygląda to, że ten 2023 rok był lepszy. A co jeśli chodzi o przyszłość? W tej chwili nad projektem Polaris, czyli nowa trylogia wiedźmińska, która znajduje się w fazie preprodukcji, to w tej chwili nad tym tytułem pracuje już 403 deweloperów z 627, czyli duże zaangażowanie w pracę nad tym projektem. Spójrzmy na wykres. Tutaj no niestety za dużo się nie zmienia. Adekwatnie wpisuje to się w całą sytuację niestety w branży gamingowej. No i kolejna sprawa to jest rekomendacja dywidendy, która znów ma wynieść 1 zł. Trzeci rok z rzędu. Da stopę poniżej 1%. Przejdę do omówienia komunikatów z kolejnej spółki. Będzie to spółka Delco. Tutaj mamy raport okresowy półroczny za drugi kwartał roku obrotowego, ale to jest najzwyczajniej czwarty kwartał kalendarzowy. Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży, mamy spadek o 6%.
8%, no i duży spadek na zysku netto z 7 milionów, blisko z 8 na 3,6, co oznacza aż 53% spadku. Więc no, dosyć słabo wyglądają te wyniki w rachunku zysków i strat. Nieco lepiej wygląda to, jeśli chodzi o przepływy pieniężne, bo tutaj zarówno przychody z działalności operacyjnej wyglądają dobrze, jak i ogólnie suma przepływów pieniężnych także wygląda dobrze. Co mnie dziwi, to jakiś nadmierny optymizm, który przeczytałem w liście do akcjonariuszy. Gdzieś tutaj się prezes chwali najwyższymi wynikami w historii, a ja szczerze to zacząłem się zastanawiać, o której on spółce pisze, ponieważ no ewidentnie tutaj mamy spadek i powiedzmy lata 19, 20, 21 to już nie do końca bym tutaj do tego porównywał, biorąc pod uwagę to, jaką w tym czasie mieliśmy inflację, więc ja tego akurat tutaj optymizmu nie podzielam i też uważam, po raz kolejny przyczepię się do jakości sprawozdania finansowego, które no jak dla mnie pozostawia dużo do życzenia, jest mało szczegółów, mało z tego można przeczytać, więc jeśli chodzi o Delco, no to no, nie podoba mi się to, co te wyniki finansowe, które zostały opublikowane. Popatrzmy jeszcze na wykres, myślę, że wykres także nam to pokazuje i rynek odbiera to podobnie. W tej chwili spadek, w 9,54 kosztują akcje, już od 12, blisko 13 zł z maksymalnych poziomów dosyć istotnie ten kurs spadł. Zatem czekamy na kolejne lepsze wyniki finansowe w przyszłych kwartałach. Ten kwartał i ten raport odnotowuje na minus. Dobrze, przechodzimy dalej. Chyba muszę troszeczkę przyspieszyć, bo znów będzie bardzo długi film. Kolejna spółka, raport roczny ze spółki Ferro. Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży, mamy spadek o 4%. Niewielki jednak spadek. Powyżej 200 milionów ze sprzedaży. Widzimy, jest to wynik zbliżony do ostatnich kwartałów, chociaż trzeba otwarcie przyznać, że nieco niższy. Jeśli chodzi o zysk netto, tutaj natomiast jest wzrost o 36%, blisko 16 milionów złotych w samym czwartym kwartale zysku netto. Widzimy tutaj ten zysk netto w porównaniu do ostatnich kolejno po sobie następujących kwartałów. Jeśli chodzi o sprzedaż, w Polsce spadek o około 4 punkty procentowe. Rynek polski w roku 2022 stanowił 45% sprzedaży. W tym roku już tylko 40%. Natomiast największy rozwój mamy na rynku rumuńskim z 18% na no blisko 19% na blisko 21% i rynek czeski o 1 punkt procentowy z 17% na 18% wzrasta sprzedaż na rynku czeskim. Wrzuciłem tutaj także slajd dotyczący przepływów pieniężnych, ale za cały rok, bo wygląda to lepiej w kontekście dwóch poprzednich lat. I przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 163 miliony. Jeśli chodzi o wydatki na inwestycje, czy też przepływy pieniężne z działalności finansowej, to straty na tych dwóch były niższe, więc daje to jakby wrażenie pewnej stabilności tych przepływów. Spójrzmy jeszcze na wykres dłuższego już czasu, bo od grudnia 2022 roku tutaj mamy do czynienia ze swego rodzaju trendem. Spółka pomalutku zbliża się do tych maksymalnych poziomów, które widzieliśmy w połowie 2021 roku. To niewątpliwie na plus. Czekamy jeszcze na rekomendacje, bo nie mamy informacji, jak wysoka będzie w tym roku dywidenda. Na pewno jest to bardzo ciekawa sprawa, ile ta dywidenda wyniesie. No i chyba tyle, jeśli chodzi o Ferro. Przechodzimy dalej i raport roczny ze spółki i firma. On nie różni się zbytnio od tego, o czym mówiłem ostatnio odnośnie wstępnych wyników finansowych. To się zresztą jak zwykle w przypadku i firmy potwierdza. Zwrócę natomiast uwagę na pogłębiający się spadek
kursu akcji już w tej chwili 23 zł. Myślałem, że ten kurs zatrzyma się w okolicy 25. Natomiast tutaj ta korekta jeszcze się pogłębia. A mój rebalancing, jeśli chodzi o tę spółkę, także się dopełnia, ponieważ tutaj już w tej chwili 7% i firma na czwartej pozycji, więc już nie jest tak rażąco największą spółką. Przypominam jednak, że cały czas spływają z tej spółki dywidendy. Jaki to będzie poziom dla mnie, to podam już w filmie podsumowującym. Przejdźmy do kolejnej spółki, Grupa Kęty. Mamy tu dwa ważne komunikaty. Komunikat dotyczący wyników finansowych za rok 2023 i szacunkowe wstępne wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku. Zacznijmy od tego raportu rocznego, dokładnie czwarty kwartał 2023 roku. Ja raczej kwartalnie te tematy omawiam. Jeśli chodzi o czwarty kwartał, 6% spadku przychodów ze sprzedaży. Widzimy 1,19 mld. Jeśli chodzi o zysk netto, także spadek o 18% rok do roku. 71 milionów zysku netto. Tutaj mamy przychody akurat w ujęciu rocznym za cały rok z poszczególnych segmentów systemów aluminiowych, wyrobów wyciskanych i opakowań giętkich. Każdy z tych segmentów zaliczył spadek. Najmniej spadł segment systemów aluminiowych, przepływów pieniężnych. Tutaj nie będę się nad tym za bardzo rozwodził. Skupię się nad tym, że wyszczególniłem plusy i minusy, które wynikają z tego raportu. Na plus, spółka przekroczyła pierwotne założenia przyjęte na analizowany okres, czyli jak zwykle spółka przebiła swoje własne prognozy dotyczące wyników. Spadek głównego surowca wykorzystywanego przez grupę, czyli amelinum, spadł 20-30% w ciągu ubiegłego roku. Natomiast spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł jedynie 12%, czyli relatywnie nieduży spadek wyników względem spadku aluminium. Natomiast jeśli chodzi na minus, zaznaczyłem znacząco słabszy jednak mimo wszystko czwarty kwartał, istotny spadek stanu środków pieniężnych, głównie za sprawą znaczącego ujemnego przepływu z działalności finansowej. Mimo wszystko niższe wyniki, co przełoży się na poziom dywidendy. I to były wyniki za czwarty kwartał. Natomiast później pojawiły się prognozowane szacunkowe wyniki za pierwszy kwartał. I tutaj sytuacja już wygląda w mojej ocenie bardzo dobrze, ponieważ przychody ze sprzedaży mają spadać o 9%. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wzrost planowany aż o 8%. I tutaj jest jakieś, powiedzmy, światełko w tunelu, o czym świadczy także kurs akcji. Proszę zwrócić uwagę, że i rynek bardzo pozytywnie odczytał te prognozy. Prawdopodobnie na skutek właśnie tych prognoz mamy ostatnio bardzo dynamiczne wzrosty, już 800 zł przekroczone z nawiązką. Także kęty wyglądają bardzo mocno. Cały czas nie mamy jeszcze rekomendacji w sprawie dywidendy, jednak liczyliśmy na Inwestopolis, że ta dywidenda powinna wynieść około 47,20 zł. Zarząd potwierdził, że 85% zysku netto ma być wypłacone w formie dywidendy i taką też kwotę tutaj przyjęliśmy. Można już ją dokładnie podać właśnie z powodu tego, że raport roczny był opublikowany. Także spodziewamy się właśnie tych 47 zł, że taka kwota zostanie w formie właśnie dywidendy wypłacona. Przejdźmy do kolejnej spółki. Mamy szacunkowe wybrane dane za 2023 rok ze spółki Lena. Spójrzmy tutaj, widzimy, to są bardzo podstawowe dane finansowe. Te dane, no, trzeba przyznać, że są bardzo zbliżone do roku 2022. Jeszcze w tym miesiącu poznamy już faktyczny, właściwy raport pod koniec kwietnia, będzie to miało miejsce. Natomiast pojawiła się pewna szansa dla Leny. Ta szansa to program unijny Rozświetlamy Polskę.
I właśnie najwięcej tych środków, które zostaną przeznaczone na to rozświetlanie Polski, trafi do województwa wielkopolskiego, czyli dokładnie tam, gdzie spółka Lena działa, bo przypominam, że ona siedzibę ma w Środzie Wielkopolskiej i tam ma trafić 150 milionów złotych dla dofinansowania dla 160 samorządów, a poza tym także do województwa mazowieckiego i województwa podkarpackiego. No cóż, jeśli chodzi o samo zachowanie Leny, to widzimy tutaj bardzo długo już trwający trend boczny. Niemrawo ta spółka się porusza, nie rośnie. Te wyniki finansowe także utrzymują się na podobnym poziomie. Jedyne co wspiera tutaj spółkę, to są regularnie wypłacane dywidendy na poziomie tych około, jak pamiętam, około 5%. Tak, no mniej więcej 5% tutaj w 2021 ta dywidenda była niższa. Zatem jeśli chodzi o Lenę, czekamy na właściwy raport finansowy. Zwłaszcza interesuje mnie konkretnie, jak spółka radziła sobie, jak wyglądały finanse w czwartym kwartale. Przejdźmy dalej. Komunikat ze spółki Mobruk. I tutaj dowiadujemy się, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję odnośnie opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w 2017 roku. Znana jest batalia Mobruku z marszałkiem województwa dolnośląskiego. Sąd zwrócił uwagę na błędy formalne w zakresie dowodowym i sprzeczności tkwiące w decyzji SKO we Wrocławiu, czyli no troszkę chyba słabo coś tutaj z tymi materiałami dowodowymi musiało być. Tak czy inaczej Mobruk ruszył nieco na północ kurs. W tej chwili zbliża się już do mojej średniej ceny zakupu 334 zł. Troszkę się nam ta spółka obudziła. A dodatkowo pozytywny element jest taki, że Mobruk pomimo dużych nakładów inwestycyjnych zapowiada także chęć wypłaty wysokiej dywidendy. Myślę, że dowiemy się jeszcze w tym miesiącu. Czekamy. Przejdźmy dalej. Kolejna spółka będzie to spółka Nełka, gdzie mamy także sprawozdanie roczne i podsumowanie 2023 roku, ale mamy także rekomendacje w sprawie wypłaty dywidendy. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, odsyłam do kanału YouTube Nełki. Tu jest wielowątkowy temat ogólnie o całym rynku aptecznym. Ja tego nie będę poruszał, bo to by naprawdę zajęło kolejnych kilkanaście minut, a no nie mamy na czasu aż na tak długie nagrania. Myślę, jak chyba film będzie ponad godzinę trwał. Okej, to jeśli chodzi o wyniki, może tutaj zerkniemy tylko w biznes radarze. Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży, one są praktycznie na identycznym poziomie jak w czwartym kwartale analogicznym ubiegłego roku. Jeśli chodzi o zysk netto, tutaj natomiast widać pewną pozytywną tendencję, bo mamy 32 miliony, a poprzednio było tylko 15, więc praktycznie dwukrotny wzrost, a ten czwarty kwartał zazwyczaj jest słabszy. Widzimy tutaj, nie wiem czy to będzie widoczne na filmie, tu jest czwarty kwartał 2022 roku, tu jest czwarty kwartał 2021 roku, one zawsze były niższe i tutaj czwarty kwartał 2020 roku, a ten na tle tych czwartych kwartałów lat poprzednich wygląda bardzo przyzwoicie. Te wyniki są dobre. Wygląda na to, że Nełka obudziła się z takiego najgorszego, no słabego dla siebie okresu po prostu. Zmagali się z rosnącymi cenami, prawnymi problemami dotyczących leków i refundacji tych leków. A teraz widzimy, że jakby to już było za spółką, dobre wyniki finansowe, kurs, który zbliża się przez moment, to 900 zł było przekroczone, ale kurs pomału zbliża się do najwyższych poziomów z 2021 roku, kiedy było to 950 zł, ponad 959, taki tutaj mam zaznaczony najwyższy poziom, w tej chwili okolice 900, także jest dobrze. Mamy ponadto rekomendacje dywidendy. Przypominam, że Nełka wypłaca rosnącą corocznie o te minimum 10-15% dywidendę, także to fajnie działa. Dywidenda, jeśli chodzi o jej stopę,
nie jest zbyt wysoka, ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę wieloletnie zakupy, ta średnia cena akcji wtedy jest niższa i ta dywidenda wygląda jednak mimo wszystko nieco lepiej. A ja przypominam po raz kolejny, że dopóki spółka będzie wypłacała tę rosnącą dywidendę, będzie sobie dobrze radziła, to ja będę co roku minimum jedną akcję tej spółki kupował. Przejdźmy do kolejnej spółki, będzie to PCC Rokita. Dwa komunikaty, rekomendacja zarządu w sprawie wypłaty dywidendy oraz raport okresowy roczny skonsolidowany. Spójrzmy na ten raport, on 20 marca został opublikowany, wyniki za czwarty kwartał. No i czwarty kwartał niestety, przychody ze sprzedaży spadają o 42%, widzimy tutaj niższe te poziomy, cały czas się utrzymują. Od trzech kwartałów są na zbliżonym, bardzo niskim poziomie. Tutaj mamy zysk netto, który także spada o 71% w kontekście analogicznego okresu roku ubiegłego. Widzimy tutaj, że jeśli chodzi o te o trzeci kwartał 23 i drugi kwartał 23, ten zysk netto wyglądałby nieźle, jednak trzeba tu zauważyć, że było zdarzenie jednorazowe i to zdarzenie jednorazowe pozytywnie wpłynęło na ten wynik, podniosło go, a zdarzenie związane jest z otrzymaniem rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych. Spójrzmy jeszcze na poszczególne segmenty działalności. Widzimy, jak niskie wyniki, chociażby w segmencie poliuretany, bardzo nisko. Segment chloropochodny radzi sobie relatywnie lepiej, natomiast widzimy inna działalność chemiczna także, no tak niskiego poziomu nie widzimy od 2019 roku. Bardzo, bardzo słabo to wygląda. No cóż, mamy za to rekomendację dywidendy w wysokości 6 zł i 70 groszy. Ja już znacznie wcześniej typowałem 6,54, w miarę zbliżona ta moja prognoza do faktycznej dywidendy. Jeśli chodzi o poziom dywidendy, to będzie 6,59 przy obecnym kursie. Dla mnie będzie to nieco większa dywidenda, blisko nieco ponad 9%. Na wykresie widzimy przebicie 100 zł. Ten kurs pomimo publikacji tych słabych wyników utrzymał się na tym poziomie, co w kontekście moich dwukrotnych zakupów wykonywanych już w tym roku jest akurat pozytywną sprawą. Niemniej, jeśli chodzi o PCC Rokitę, no czekamy cały czas, aż coś pozytywnego tutaj na rynku się zmieni. Udział w portfelu spółki PCC Rokita jest znaczący, jest w top 3, nominalnie przekracza 10 tysięcy pomimo spadku ceny akcji i w tej chwili, szczerze mówiąc, nie mam zamiaru dobierać akcji tej spółki. Zrobiłem to już dwukrotnie w tym roku, myślę, że wystarczy. Nie oczekuję obietnic, oczekuję poprawy wyniku po prostu i nawet jeśli by to się miało później odbyć w taki sposób, że kupował będę nieco drożej, na razie nie mam w planie dobierać zarówno akcji PCC Rokity, jak i akcji Mobruku. Dobrze, przejdźmy dalej. Kolejna spółka będzie to spółka PZU i mamy w końcu spółkę, która się wyróżnia i to wyróżnia się pozytywnie. Mamy publikację wyników finansowych za czwarty kwartał, widzimy 17 miliardów przychodów ze sprzedaży, wzrost o 7%. Jest to oczywiście historyczne maksimum. Widzimy, jak ten słupek ostatni tutaj na tym wykresie dominuje ponad poprzednimi kwartałami, jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży. Zysk netto wygląda jeszcze lepiej. 55% wzrostu zysku netto, 3,4 miliarda i jest to trzeci kolejny rekordowy kwartał w tym zakresie. Widzimy, jak te trzy ostatnie kwartały dominują nad pozostałymi, jeśli chodzi o zysk netto. Więc wygląda to znakomicie. Nie będę się tutaj skupiał już nad tymi wynikami finansowymi. Natomiast jeśli spółka wypłaci 50% zysku przypadającego na akcjonariusza jednostki dominującej, powinno to dać kwotę 3,36 dywidendy na każdą akcję, co przy kursie, tutaj mam akurat jeszcze z 21 marca, daje 6,74 yieldu dywidendy. Jeśli by spółka zdecydowała się na wypłatę przy powiedzmy 80%, wtedy ten yield przekroczyłby 11%. Myślę, że także jest realna dywidenda w takiej wysokości, powiedzmy te
5 zł i 37 groszy, biorąc pod uwagę, jak fenomenalne wyniki PZU uzyskało. Także podejrzewam, że jeśli chodzi o portfel Moje IKE, to może być w tym roku najwyższa, zarówno nominalnie, jak i pod kątem stopy dywidenda wypłacona w tym roku. Zobaczmy jeszcze na wykres. Podobnie także na wykresie widać te pozytywne nastroje, jeśli chodzi o PZU, poziomy zbliżające się do poziomów maksymalnych, z tego co kojarzę, tam chyba już tego typu wartości PZU w swojej historii osiągało. Tak czy inaczej, PZU wygląda rewelacyjnie. Przechodzimy do kolejnej spółki, na szczęście pomału zbliżając się do końca. Będzie to spółka Śnieżka i mamy także wynik finansowy za czwarty kwartał. Konsensusu nie będę omawiał, mamy natomiast 9% wzrostu przychodów ze sprzedaży. Po raz pierwszy ta sprzedaż przekroczyła 150 milionów. Tutaj widzimy, jeśli chodzi o czwarty kwartał, bo w innych kwartałach jest lepiej. Czwarty kwartał jest najsłabszy, jeśli chodzi o wyniki spółki Śnieżka. Widzimy wcześniej 22, czwarty kwartał 140 milionów, tu 144 w 21. Zawsze ten czwarty kwartał pod kątem przychodowym był słabszy. Co ciekawe, także zysk netto przekroczył 1 milion, a tutaj widzimy w poszczególnych latach najczęściej on był ujemny, nieraz naprawdę sięgał dużych wartości ujemnych, minus blisko 8 milionów w 2019. Rok temu także było słabo, minus 3,41, teraz mamy przekroczony 1 milion na plusie. Także tutaj to widać, właśnie słabość tego czwartego kwartału. Natomiast tutaj widzimy coś pozytywnego. Bardzo podobają mi się, zdrowo wyglądają przepływy pieniężne. Widzimy, ile wygenerowała Śnieżka przepływów z działalności operacyjnej. To jest chyba cały, tak, to jest cały 2023 rok. To nawet lepiej, jeśli analizujemy przepływy pieniężne. Ja lubię to robić w okresach rocznych i widzimy przepływy z działalności operacyjnej, przepływy z działalności finansowej, mimo wszystko w kasie spółki po tym roku zostaje dużo więcej gotówki, 65 milionów złotych spółka, udało się spółce takie środki zgromadzić. Największy polski rynek, który stanowi blisko 70% sprzedaży, wzrósł o 8,3%, bardzo dobrze wygląda także rynek ukraiński, aż o 30% wzrósł w porównaniu z rokiem 2022. Jeśli chodzi o Węgry, tu jest słabiej, spadek o 6,3%, głównie z powodu wysokiej inflacji. I co się przyczyniło do tego wyniku? Głównie chodzi o wzrost sprzedaży produktów premium, czyli tak zwany efekt premiumizacji, gdzie głównie na polskim rynku konsumenci po prostu wybierają droższe produkty. Dzięki temu także spółce udało się poprawić marżę, także no tutaj akurat jeśli chodzi o Śnieżkę wygląda to dobrze. Popatrzmy jeszcze na wykres tej spółki. No cóż, szkoda, że nie udało mi się nigdy dokupić tutaj wcześniej, nawet w okolicach 55 zł ta cena się wahała, no ale trudno, w tej chwili 83 widzimy, dosyć dużo już Śnieżka odrobiła. Mamy jeszcze dwa tematy. Rekomendacja w sprawie dywidendy, która ma wynieść 40 milionów wypłacone w formie dywidendy, co ma dać 3,17 zł na jedną akcję, co daje niecałe 4% stopy dywidendy przy kursie 82 zł. Czyli nie najgorsza dywidenda zostanie wypłacona. Dodatkowo jeszcze spółka przyjęła nowe cele strategiczne do osiągnięcia w roku 2028. Między innymi jest to osiągnięcie skonsolidowanych przychodów netto grupy kapitałowej Śnieżka na poziomie 1,1 miliarda złotych. Marża skonsolidowanego zysku netto powiększonego amortyzację na poziomie 18% i wyższy o 20% udział grupy kapitałowej zrealizowany na każdym z kluczowych rynków, czyli w Polsce, na Węgrzech i w Ukrainie. No i spółka także chce rozwijać te marki, rozpoznawalność marek, o których wcześniej powiedziałem, także tych premium, ale marek takich jak Śnieżka, właśnie Magnat, Polifarbę i Vidaron. I te właśnie marki mają być w trójce najbardziej rozpoznawalnych producentów farb.
Już bardziej nie będę się tutaj nad Śnieżką rozwodził. Tak czy inaczej wygląda to dobrze. I tak jak mówię, troszkę mi szkoda, że nie udało mi się dokupić gdzieś tutaj taniej. Ale zawsze coś innego wybierałem i nie udało się po prostu tych akcji dobrać. No i na koniec ostatnia już spółka będzie to Witchen. Mamy informację o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za pierwszy kwartał już bieżącego 2024 roku i widzimy tutaj w okresie styczeń, marzec spadek z 96 milionów do 93, nieduży, ale jednak mimo wszystko 3% spadku przychodów ze sprzedaży. Ja się spodziewam, że zysk w związku z tym będzie jeszcze bardziej spadał. Raczej odwrotnej sytuacji nie podejrzewam. Spójrzmy jeszcze tutaj na przychody. Widzimy, że mamy potwierdzenie zatrzymania wzrostu. Mamy pierwszy raz od 3 lat sytuację, gdzie w pierwszym kwartale wyniki nam nie rosną. Niemrawo wygląda także kurs, który od dłuższego czasu już także w trendzie bocznym. Także żadnego przełamania tutaj jakichś pozytywnych czynników na Witchenie niestety nie widać. Dzięki za oglądanie moich filmów, za wszystkie subskrypcje, kciuki w górę, pozytywne komentarze, negatywne komentarze, za wszelkie formy aktywności, wsparcia. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki i do zobaczenia niebawem. Cześć! Treści przedstawiane w moich materiałach są moimi prywatnymi opiniami i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, więc nie podejmujmy decyzji inwestycyjnych na podstawie moich treści.